Tak, 26 sierpnia 8.23 to są komentarze indeksowe Bossa FX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. DAX rozpoczyna piątkową sesję od nieznacznego wzrostu. Notowania sięgają 10514 punktów. Warto zauważyć, że ostatnie łącznie z dzisiejszym prankiem, w sensie tutaj 11-12 słupków, to konsolidacja w ujęciu propodażowego impulsu, który może się rozwinąć po przełamaniu 10.484. Wówczas oczekiwalibyśmy na ruch w stronę 10.428 i właśnie w okolice dołka z 22 sierpnia. Natomiast zachowanie jednej z przedstawionych barier istotnie potwierdzona jest na ten moment 10.484, to próba ruchu w stronę 10.556, a wybicie się ponad tą barierę trigger to takie oscylacje w stronę 10.644, 10.757. To co widać na wykresie w takim ujęciu 100-120 świec to fala zniżkująca zbudowana na pozytywnej dywergencji. Dolny cień świadczący o tym, że jakby ta fala wbiła się idealnie i kapitał agresywny ją powstrzymał, obstawiający po stronie popytu. Pierwsze odreagowanie, ruch pullback i szansa na kolejną interakcję w ramach impulsu A, B i C, co niczego nie zmieni. Więc wyjście dopiero z zakresu 10800, 10400 to dopiero byłby impuls świadczący o istotniejszym takim bijastrzęć dla długofalowego spojrzenia. Zobaczmy teraz S&P 500. Tutaj mamy sytuację analogiczną. Konsolidacja 2.174-168 jest na ten moment grana, ale nieistotna dla średniego horyzontu, gdzie są szersze widełki 2.189-2.165 i tak naprawdę powinniśmy zaokrąglać do 2.200-2.100 i wyjście z takiego zakresu w przypadku S&P 500 miałoby istotniejsze znaczenie. Z kolei na Dow Jonesie również po wcześniejszej przecenie słabości, gdzie widać impuls podażowy, została zbudowana konsolidacja. Wyjście górą z tej konsolidacji przez 18457, 18479 to ruch oczekiwany w stronę 18554, 615. Natomiast właśnie 18615, 19000 punktów i 18000 punktów, 18400 to szeroka konsolidacja, która prawdopodobnie jeszcze będzie trwała przez najbliższe dni czy tygodnie. Na FPL20 mamy nieco inny scenariusz, ale taki bardziej zero-jedynkowy, gdzie impulsy wznoszące ze zniżkującymi kompensują się, tworząc także zakres mniej więcej 1900-1700, ale trzeba go zawęzić tutaj lokalnie. 1775 bariera jest dosyć istotna, a opór 1803. Wyjście z tego małego zakresu zmiany będzie rozszerzało nam spojrzenie na średni horyzont stron oporów, na przykład 1855 lub w stronę wsparcia 1750-56. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.